Dzień dobry, nazywam się Łukasz, pracuję w firmie BT Garage. Chciałem dzisiaj porozmawiać z Wami na temat filtrów kabinowych, zwanych też filtrami pyłkowymi. Każdy pojazd współczesny posiada taki filtr. Jak wiadomo, co roku każdy z nas robi serwis coroczny pojazdu. Na takim serwisie wymieniamy przede wszystkim olej, filtr oleju i część z nas zastanawia się, co dalej, czy wymieniać filtr powietrza, za co jest odpowiedzialny, czy wymieniać filtr właśnie pyłkowy, o którym dzisiaj rozmawiamy, kabinowy, i czy wymieniać filtr paliwa. Mamy dwa rodzaje filtrów kabinowych. Są to filtry zwyczajne, z ligninki, białe, oraz z węglem aktywnym. One są takie w kolorze szarym. Węgiel aktywny dodatkowo neutralizuje nam związki chemiczne. Zadaniem takiego filtra kabinowego jest zatrzymanie wszelkich pyłków, małych listków, łodyżek, kurzu, piasku, żeby został nam w filtrze, a nie przedostawał się dalej do kanałów wentylacyjnych i, co idzie za tym, nie dostawał się do kabiny. Czyli nie musimy oddychać tym całym kurzem, ponieważ zostanie on w tym filtrze. I to jest jego zadanie. Taki filtr tu mamy właśnie szary, czyli to jest filtr węglowy. Wyciągnęliśmy go z Forda Focusa po roku użytkowania tego filtra. I tutaj może pokażę, co przez rok się w takim filtrze zbiera. To jeszcze nie jest źle, bo to jest rok czasu, czyli tak jak on powinien zostać wymieniony. Czasami klienci przyjeżdżają po 2-3 latach, wtedy te filtry wyglądają dużo gorzej. Jak widzimy, no zrobił on swoje, przefiltrował trochę tego powietrza dostającego się do kabiny. Też zebrało nam się tutaj troszeczkę nieczystości, można by tak jeszcze wysypywać. I to jest główne zadanie tego filtra. Pytanie teraz, czy wymieniać, czy nie wymieniać? Ja uważam, że wymieniać ten filtr co roku. Koszt takiego filtra nie jest jakiś olbrzymi. W Polsce to będzie, podejrzewam, z 20 zł za filtr zwykły papierowy. Taki filtr węglowy może kosztować 30-40 zł. Tak jak wspomniałem, jest on o tyle lepszy, że neutralizuje ten węgiel aktywny, też związki chemiczne. I wtedy nie oddychamy tym kurzem. Jeżeli zbliża nam się coroczny serwis, nie myślmy tylko o samej wymianie oleju. Pomyślmy także o filtrze powietrza, który będzie nam zabezpieczał piaski i pyłki, żeby się nie przedostawały do komory spalania, i o filtrze kabinowym, czyli de facto o naszym zdrowiu, bo po co mamy wdychać te piłki? Dla wszystkich alergików, dla ludzi, którzy mają małe dzieci, naprawdę polecamy ten filtr z węglem aktywnym. Robi on dużo lepszą robotę niż zwyczajny filtr. Dziękuję. To tyle na temat filtru kabinowego. Pozdrawiam.